Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was serdecznie, z customowymi wyjadaczami, Natalka, Desełko. Hejka, ja przepraszam jeszcze, ale widzicie, jak jestem obrażona ta no jest taka... Zobacz, ale w ogóle taka właśnie z takim dzisiejszym nastrojem to jest. Troszeczkę. Idealnie odwzorowuje dzisiaj Jest Grzegorz i Frodo. No jestem ja, tak. I słuchajcie, znowu jest Urszulka. Jest Ula. Z nami. Jeżeli słuchacie, ktoś nie widział poprzedniego odcinka opowieści Skrypty, Krakanie, Duchy, to jest ciąg dalszy. Jakby ja tym zostałem teraz w tym momencie. Taka była w tym pokoju tam. Rozwiązanie jest gorzej niż myśleliśmy wszyscy i jakby jest koniec. Jest koniec. Natalko, czy opowiesz nam? No wiecie, słuchajcie, no nie wiem, no po prostu chyba coś napierdzielało w pokoju. Widocznie, słuchajcie, okno, no bo jest otwarte na oścież. Tylko wiecie, przy Maćku i Grzesiu zadzwoniłam do męża, czy otwierał to okno na oścież, bo my nigdy nie otwieramy okien na oścież, tylko jak coś to uchylamy. Od 4 lat tak jest, no bo tornadko za bardzo jest zainteresowane, za bardzo się wychyla przez okno i przez całe życie się stresujemy, odkąd on jest, więc zawsze to są uchylane okno, nie na oścież. Po czym, słuchajcie, wchodzę do tego pokoju, jest okno na oścież. To zawsze osoba, która żyła w tym mieszkaniu, to zawsze prosiłam, żeby to okno uchylała, nie otwierała na oścież. Dokładnie, no. I prosiłam, bo boję się o tornada. No i słuchajcie, ciul, wchodzę, cały czas jakieś odgłosy. Wchodzę do tego pokoju, okno na oścież. No hit. Nikt z nas tego nie robi. I jeszcze po tej osobie w pokoju, nie? Okno otwarte na oścież. Zadzwoniłam aż przy tutaj Grzesiu i Maćku do słuchajcie, mojego męża. Nie. Tak, nie, słyszeliśmy to, słuchajcie. Na oścież? Nie. Jakby jest mi już tak słabo, że ja już typowałem. Ale słuchajcie, ja to was tak lubię nakręcać, ale mnie to w ogóle, wiecie, no... No ciebie, ale jest otwarte, tak. No. To jest spokój, no, jaś tam. Jak nie ja, nie mąż i nie Samuel, no to ktoś widocznie. No ktoś, może sprzątaczkę macie gdzieś. Tak, Natalka ma takie duże pałace w domu, duże przestrzenie, więc ona ma panią do sprzątania. Po prostu pomaga jej. Ta pani na pewno uchyliła to dziś rano. Nie mam pani do sprzątania, ale no jak nie nasza trójka, no to słuchajcie, no ktoś musiał to okno otworzyć, prawda? No to może Tornadko. No. Jest mi autentycznie słabo i zaraz zjadę na krzesło. A jak jeszcze usłyszę jakiś dziwny odgłos u siebie w mieszkaniu dzisiaj, jest koniec. Przysięgam, że do ciebie przyjadę, byś mnie nocowała. Jakbyście znowu mnie przestali słyszeć w pewnym momencie, pokój to gościnny. Coś... Ej, wiecie, a może mój mikrofon nagra coś? Ja pierdzielę. Nie, ja już nie mogę. Ja sobie to może później odsłucham, a tam wiecie, jakieś będzie. Get out. Natalia! Nie mam siary, przysięgam. Dobre. O Boże. Ale czujecie moją minę, jakby coś takiego się nagrało. No, to wtedy byś uwierzyła. Nie, powiedziałabym, że po prostu jakieś przepięcie mikrofonie. Szumy. Ej, ale to nie było... Po ostatniej aktualizacji coś. Po ostatniej aktualizacji, to pewnie coś z DBD mi się nagrało na Audacity. To tak jak było w tych egzorcyzmach Emily Rose, nie? Na tym magnetofonie było nagrane Ich will nicht, nein! Tak, ojeju. Lezie coś do mnie już. Śmiejemy, a tu wiecie, no. Ludzie niektórzy przechodzą takie koszmarki. Koszmarki! W swoim umyśle. Koszmarki! Fajny koszmarek. Jedź ma jest jak coś. Aha. No to tematycznie. Jezus, nie, przysięgam, ja bym już się poskładał tam. Nie, no wiecie, ja mam wywalone na to. Nawet gdyby mi tutaj nie wiem, co stanęło przed oczami. Może znacie, widzowie może znają jakąś historię, opowiedzcie z życia, dajcie znać coś tam. Poczytamy sobie. Tak, jeżeli lubicie, to chcę wam od razu powiedzieć, mogę się zareklamować, Maciuś? No tak. U ciebie na kanale? No. A Grzesiu u ciebie? Nie, no dajesz, co tam. Ale wy nawet o tym nie wiecie. O. Jeżeli lubicie takie historie i nie tylko, no to ja was mogę tylko zapewnić, że niebawem ruszy przemega niespodzianka. O, stanę w czapę zaraz. O właśnie. O, jak pięknie mu wzięła. To było z cenzurą. Nie wiem, czy słyszeliście, nie pochwalicie mnie? Wow. Ściągam majtki. Wow. No i co? No. I będzie, słuchajcie, mega niespodzianka i będzie, no będą takie tematy, ale nie powiem wam, co to jest, ale to będzie sztos. Czy ty zdadasz nasz wspólny podcast, dziadu? Nic nie powiem, o co chodzi. Absolutnie nie powiem, o co chodzi. Nic nie powiem. Uciekaj! Ja wiem, ale nie powiem. No jak mam uciekać, jak mi Franca jedna zastawia... No... Grzesiu wie, ale nie powiem. Nie, dobrze. Mów. To będzie nie taka powiedz nic, po jakiemu to no co wy tam robicie, leżycie? Okay. Nie macie co robić? Natalka, proszę mi wtajemniczyć po odcinku. Dobrze, po odcinku. To kończymy, kochani, jakby nie było nam miło.
Dobra, Natalka uciekamy, ale wiesz, w drugą stronę, w drugą. Ja wiszą ale tutaj. Ale to nie... Aha, o tam, o tak. Dobrze, tam, dobrze. Tam. Ja tu. Też będzie Ula tutaj jeszcze kona, tylko więc muszę ją widzę na mapie, a tam jesteś. To... Ona robi koło mnie chyba tego swojego Nie, spoko, X-a. To idźcie sam, ja... No robi X-a. No robi X-a, dobra. A czemu... Aha, mam żółte, nie mogę się leczyć, czemu? Bo... Ja padnę, nie, tak? Nie, nie. Nie, spoko, okay. Spoko, tylko nie idźcie, ja pójdę ściągnąć. Jeżeli w ogóle... Ale chodzi mi o to, że ja się sama nie mogę leczyć, czemu? A czemu się nie... Kusnąć, jest wiem, wiem. Tutaj gdzieś to jest, dobra, widzę to. Jest milion znaków, jakby. Nie mogłam, nie wiem o co chodzi. A masz apteczkę? A to już nie? Tak. Jezu, no lesie tu, no wiem, no lesie tu. Ty, robi kolejny, ona jest jaka framuga wredna tej. No mówię, że tak jest. Słuchaj, jak cię ściągnie, to kucniesz też? Tak, tak, chodź szybko, bo ja nie chcę drugiego haka, Grzesiek. Wiem, ale nie chcę też... Ozaleję. O co chodzi? Jezu. O nie, no tak. I kucnij. Dobra, idziemy stąd. Jakieś takie dziwne rzeczy mi się w lewym górnym rogu monitora pojawiają. Kanały growe, o co chodzi? Przez jazd Discorda chyba wyszłam, nie? No nie mogę. A może się tylko rozłączyłaś, a nie wyszłaś? Nie. Natalka... Miałam zakończyć. Proszę cię, nie skurzy mnie. A czy już nie żyjesz? Pograne? Aha. O, Ula. Takie rzeczy z lasu. Zy was pooglądam zaraz. Poglądaj. Tam nasłuchuj w pokoju. Nasłuchaj tam lepiej. Ja mam właśnie jedno ucho, no niestety, jedno ucho mam, słuchawkę mam na uchu, a drugie nasłuchuję, no bo co? Stresuje mnie to, że na przykład Jezu. Reaguje, a ja wiecie, a ja wtedy nic nie słyszę. No ja wiem. Jezus, jak to się patrzało? Co mam wcisnąć, bo mam to... Oglądaj, na dole. Spectate? Tak, spectate. Mhm. Maciuś, co robisz? Idę po ulcie, tylko że... Dobra. Tylko, że ta jedna tu gdzieś jest. No nie, idzie tu do mnie. Jaka ta dżilka jest piękna. No, ale ten Leon też jest ładny. No już mnie widzi, co za cholera. No nie, zaciąłem się. Aha, dobra. Paletka raz. Ej, mogę ci na paletę na ten? Niucha nosem, słuchajcie. Co to był za dźwięk? No właśnie, patrzę na ścianę i niucha nosem. Nie wiem, dziwne cały czas to słyszę, ale dalej są te odgłosy, ale okno już jest uchylone, więc nie kumam o co chodzi. Jezus. A może znowu się otworzyło? Jeszcze taka akcja no, jakby już teraz było otwarte na oścież, to dziękuję. Tak? Jakby cię ruszyło? Wywalone, i tak ty, wywalone. Jezu, jak ona tam wróciła, a tam dalej to okno ma być otwarte, a nie ale jak zagramy, to ja sprawdzę. Nie. Jestem słabo. Co mówię? Ono będzie otwarte, ja wam mówię. Ale to w nie, następnym no, odcinku się zdjęcie, dowiecie. Nie? Od razu bym zrobiła zdjęcie, bo to jest hit. Może by coś wyszło na zdjęcie, jakiś poltergeist. Przestań! Jakiś orb. Orby, no ale to ciężko było zobaczyć za dnia dziennego. No. Prowadziłem chyba ją tu. Tak. W ogóle nie użyłem mojej mapy. Ruina. Taka ładna, leci czerwona. Za mną. W ogóle mało tego, super się wieczór zaczyna, bo dzisiaj miałam... Mam koronę! Obecność Krójka miałam dzisiaj wyglądać, to nie wiem, Grzesiek, mam koronę! No i jeszcze sobie na dokładkę weź obecność. No tak, widziałem koronę! Tak, tak, ja ją w poprzednim odcinku zdobyłem. A to trzeba wyjść z meczu jeszcze, żeby ją mieć, nie? Tak, tak, trzeba no, uciec. No, to zesrane. Mhm. Dobra, gonicie mam. Mamie goni, no to za lampucera, no. Lampucera. On taką sąsiadkę nazywa. Możesz nam badziaro odejść ode mnie? Wystarczy. Soko, wiesz, jeszcze ja też mam takie sąsiadki, które nazywam od lampucera. Lampucery. Mhm. Jeszcze stara mam lampucera, to. Nie? Najlepiej. Stara lampucera. Tak. Dokładnie. No goni mnie, framuga. Mam nadzieję, że żadne sąsiadki mnie nie oglądają. Będzie przypał. Nie no, nikt mnie stąd nie zna. Talia, ty jeszcze weź sobie obecność 3 na dokładkę dzisiaj obejrzeć. No właśnie tak dzisiaj miałam oglądać. No nie, no błagam. Ale no nie sama miałam to oglądać. Ale dalej twierdzę, że mam wywalone. No. To jest tak, wmawiaj sobie, wmawiaj sobie. Ale właśnie może tak mi jest lepiej, nie? Co wmawiam. Ile ona tam tego nasrała? No tak dookoła troszkę. 7. Nie wiem jak ja to ogarnę. W każdym razie pograne mamy. Idę po ciebie. I need a hero. Szkoda, że nie ma tej latarki, to by można było to zniwelować. Latarką.
kucane, tak? Idziemy stąd? Tak. Gdzie ty tam jesteś? Chodź tutaj. Tutaj, no ja tak sobie kroczę, tak. Ale gdzie ty tam w ten kąt idziesz? No chodź tu, to jest kombajn. Nie, tam jest pułapka. No gdzieś żeś pola, teraz ja jestem z drugiej strony. No i przyszła do ciebie, a żeś poko... No to żniwa. Serio? Kombajn. No ja umieram i nie mam korony, ja niczego, no jakby nara. Fajnie, fajnie tu naliczy jedna obsrana. Zero niczego. No i pole... no i poszła. Jak tam okno, Natalka? Wiesz, co, no właśnie tak zamilkłam, bo czu... A weź i zobacz. Idź zobacz na nagranie, na chwilę. Nie, no bo patrzy się tam. No, no a potem usłyszymy tylko krzyk. Dzięki, dlatego siedzę cicho, no. Tam krzyk usłyszymy i będzie chory ból. Nie, cię... no wreszcie nie będę, ale... Ja bym chciał wiedzieć, czy te okno się otworzyło. Ja bym chciał wiedzieć, bo ja bym się zesłał po... bym miał całą zbroję obsłaną, przysięgam. No dobra, to wy sobie tam... Jezus, ona idzie. Ona idzie, słuchajcie, ona idzie. Idę? No idź. Jezu, ja. Poszła. Grzesiek, to jest jakby dużo na mój mózg, nie? Mówię, ale jeszcze obecność chcę oglądać. Tak. Dobra. Nie no, będzie... będzie zamknięte, no. Nie przesadzajmy. Ale wiesz... emocje są. No są. Może gdzie ta Ula poszła? Słuchajcie, tu... okno jest dalej uchylone, także w porządku. Aha. Jest dobrze. Aha, no dobra. Chociaż tyle. Ula wlazła do piwnicy, dobra. Grzesiek robi gena, jedzie do Uli, zobacz teraz. Tak, no Ulka tam... szuka w skrzynce, no. A ona ma perka, żeby się wyleczyć? Nie. Aha, no to dlatego. Dostała latarkę w skrzynce. Bo ja ją widzę, nie mam empatię, więc widzę. Też właśnie z empatią grałem, no. No. No to, ale co mi z tego, że my zrobimy tutaj tego gena? Ono ci tutaj się kręci koło tej, koło Kiderszaka. Zaraz tu przylezie. Robimy tak, żeby nie robić tutaj żadnych śladów. A, dobra. Wiecie co, teraz to już mnie tylko ten pies stresuje. O, shit. Oho! O... No tam została zaciukana biedna Ula. Leży cała we krwi. Cała. Tak, 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 tylko ona... O, patrz, patrz, mam koronę! Patrzcie. Czekaj, czekaj, czekaj. No, patrzę, podnoś. O, i teraz tak świecę, nie? Tak, no ale to miałam. Żeby to aktywować, to chyba to trzeba wyjść, tak? Ula, weź się tam rób. Chyba tak, no. Ciekawe, czy pułapkę zostawiła. Zostawiła pułapkę gdzieś tu przy Uli, nie wiecie? Nie wiem. Nie, chyba nie. No tak, nie! Zardowałem. hit. No to koniec. Po nas. Co on zrobiła? Nie biegnie? Serio? Jezu, Grzegorz, ty trzymasz w emocjach wszystkie. A gdzie jest Ulka? No ale leżą. Tak, wiesz, skrada aha, się... bo on co ją... Skrada się, tak? A czemu Ula zlazła na dół? Trzymasz napięcie, wiesz? O ta... Tam polazła, patrzcie. Mhm. Jakby ją baba wodna. Baba wodna. No tak jak trochę taka baba wodna. Zbyt. Zostawiła pułapki, zostawiła pułapki, nie wiecie? ja wiem. Jeżeli tak, to tak, a jeżeli nie, to żartowałem. Dobra, ja idę wiem, do Uli. Ula nie na schodach, bo na schodach ciężko chyba się ten, tak? Czy jak to jest? Da radę? Da radę. Da radę, patrz. Mogę ją wyleczyć do końca? Pewnie mi nie da, co? Da już radę. Lezie, już no lezie. Jo, baba. Jezu! Dobra, masz! A jedź ty w cholerę z tobą. Już się jakieś po prostu poddane. No, ona też. No. I się cieszy. No, co za bebok jeden. No bebok. No bebok, tak. Ja idę tam. Idę tam, impreza w piwnicy jest. My wyjdziemy z tą koroną chociaż raz. Walą do drzwi. I kapela gra. I cały wiruje śmiać. I kapela gra. I tak do rana. Wiecie, może jeszcze się wydostanę. No dajesz. Dobra. Wiem co mam robić. Wiem co mam robić. Ja. No i masz.
zadowolony. A dobry przycisk, Grzesiu, wciskasz? Nie wiem, muszę ci screena wysłać. Musisz. No to każdy zdjęcie mikrofonu. No, tak, tak. Słuchajcie, tak, tak jak mnie krew zalewa, coś nie działa w pracy, nie? To ja ogarniam takie rzeczy na komputerze. To ja ogarniam takie rzeczy. Najpierw sobie robię podstawowe rzeczy, które trzeba sprawdzić, prawda? Też dziewczynom zawsze pomagam. No to w takie kwestie bardzo dobrze ogarniam. I słuchajcie, najbardziej odpalam się, dzwonię do informatyka i mówię, co się dzieje. A on mi mówi, a wyłączała pani i włączała program router. Jeszcze raz, tak, no. Albo włączała komputer. Pani komputer, a ja tak, tak, robiłam to, ja już od razu tak, robiłam to, i tak też nie podziałało. Ojej. Ja mam ochotę wtedy po prostu wyjść i nie wracać. Dobrze, że to jest telefonicznie, nie? Bo jakby tak, tak na żywo, to... Tak, oni są w piwnicy zamknięci, więc dobrze, że ja tam nawet nie chodzę, bo bym musiała się odpalić bardziej. Rozszarpała po prostu. Rozszarpała. A najlepsze jest to, że jak chcę coś zrobić sama od siebie, już tam wiecie, w plikach, nie mogę, no bo to są, już nie mam uprawnień administratora, tak to wiele rzeczy sama bym sobie tam ogarnęła, no ale... Nie możesz. I właśnie, słuchajcie, tym jakby programistycznym akcentem desełkowym kończymy odcinek, był Grzesiu. Wyłączamy i włączamy, żeby podziałało. Tak, otwieramy okna. Otwieramy. Desełko była. No, ścież. Byłam szeroko. I była Ula. I co chciałaś? Była Ula, tak. Była Ula. Tak. To był Maciek. Ja, byłem. I był Tornatko. I chciałam jeszcze powiedzieć, że jeszcze jest ktoś z nami, tylko nie wiemy. A to dowiecie się w następnym odcinku. Tak jest. Mam nadzieję, że Desełko będzie też jeszcze z nami. Jeżeli mnie nic nie zaciuka, to będę. Trzymajcie się, pa. Pa, pa. Pa.